Wiecie już z poprzednich filmów, że jeżeli połączymy ogniwo albo baterię ogniw o napięciu U, o napięciu czyli o różnicy potencjałów na biegunach z opornikiem o oporze R i zamkniemy obwód, to przez taki obwód popłynie prąd. Oznaczmy go przez duże I i wartość natężenia tego prądu możemy obliczyć korzystając z prawa Ohma. Prawo Ohma mówi, że spadek napięcia U na oporniku równy jest natężenie prądu I płynącego przez ten opornik razy opór R tego opornika. Przekształcając ten wzór, możemy otrzymać definicję oporu elektrycznego. Opór opornika to napięcie przyłożone do opornika, czyli różnica potencjałów pomiędzy jego końcami, podzielone przez natężenie prądu płynącego przez ten opornik. Taka jest definicja oporu elektrycznego. Opór charakteryzuje zależność pomiędzy napięciem i natężeniem prądu. Jednostką oporu elektrycznego w układzie SI jest om, oznaczany grecką literą omega. Pamiętajcie, żeby nie wpaść w pułapkę i nie chcieć zwiększać oporu przez zwiększenie napięcia na oporniku. Mogłoby się wydawać, że wystarczy zwiększyć napięcie na oporniku, i wtedy jego opór również wzrośnie. Ale tak to nie działa. Opór jest własnością materiału, z którego zrobiony jest opornik. Jeżeli zwiększymy napięcie na oporniku, to zwiększy się również natężenie płynącego przez ten opornik prądu. I stosunek napięcia do natężenia pozostanie taki sam. Nie zmieni się. Dla większości materiałów. Opór jest wartością stałą. Jeżeli nie zmienimy materiału, z którego zrobiony jest opornik, i nie zmienimy wymiarów opornika, ani nie zmieni się jego temperatura, to wartość oporu będzie stała. Takie elementy, które mają stały opór, nazywają się liniowe albo spełniające prawo OMA. Element liniowy to taki, który niezależnie od przyłożonego napięcia, i niezależnie od natężenia płynącego przez niego prądu Zawsze ma taki sam opór. Jeżeli zmienimy napięcie, to spowoduje to zmianę natężenia prądu. I odwrotnie, jeżeli zmienimy natężenie prądu, to spowoduje to zmianę napięcia, a opór będzie zawsze taki sam. Oczywiście nie możemy zwiększać ani napięcia, ani natężenia prądu w nieskończoność, bo w końcu uszkodzimy opornik. Ale jeżeli mieścimy się w granicach parametrów pracy danego elementu liniowego, to jego opór jest stały. Definiujemy opór jako stosunek napięcia przyłożonego do końców opornika do natężenia płynącego przez opornik prądu, ale jednocześnie ani od napięcia, ani od natężenia opór ten nie zależy. Jeżeli chcielibyśmy zmienić opór opornika, to musielibyśmy zmienić albo materiał, z którego jest on wykonany, albo wymiary opornika. Przyjrzyjmy się tej sprawie bliżej. Jak wygląda taki opornik w powiększeniu? Najczęściej jest to podłużny kawałek przewodzącego materiału, przyjmijmy dla uproszczenia, że ma kształt walca, z dwóch stron ma wyprowadzone końcówki z metalowego drutu, i jeżeli ma kształt walca, to jego wielkość zależy od dwóch wymiarów od długości oznaczmy ją przez małe l i od promienia walca. Promień walca określa pole powierzchni przekroju poprzecznego. Oznaczmy je przez duże s. Prostopadle do tej powierzchni ładunki przemieszczają się wzdłuż opornika. Prąd wpływa z jednego końca, a wypływa z drugiego. Opornik wykonany jest z jakiegoś materiału. Nie ma tutaj w środku próżni, opornik jest pełny w środku. I materiał, z którego opornik jest wykonany, stawia ładunkom. Pewien opór. Wyobraźmy sobie teraz, że mamy drugi opornik wykonany z tego samego materiału i o tej samej powierzchni przekroju poprzecznego S, ale dwa razy dłuższy. Czy ładunki elektryczne pod wpływem tego samego napięcia będą w taki sam sposób przemieszczać się z jednego końca opornika na drugi? Czy opór tych dwóch oporników będzie taki sam? Intuicja podpowiada, że dłuższy opornik będzie miał większy opór. Jeżeli wykonamy odpowiedni eksperyment, to to się potwierdzi. Można powiedzieć dokładniej, że opór opornika w kształcie walca jest wprost proporcjonalnie zależny od jego długości. Jeżeli długość się zwiększa, to proporcjonalnie do długości zwiększa się opór. Zastanówmy się teraz, czy zmiana pola powierzchni przekroju poprzecznego ma jakiś wpływ na opór. Wyobraźmy sobie, że mamy opornik wykonany z tego samego materiału o tej samej długości, ale o dwa razy większej powierzchni przekroju poprzecznego. Czy ładunki elektryczne pod wpływem tego samego napięcia będą w taki sam sposób przemieszczać się z jednego końca opornika na drugi? Czy opór tych dwóch oporników będzie taki sam? I znowu możemy posłużyć się intuicją: sytuacja jest podobna, jak przy połączeniu równoległym oporników. Jak pamiętacie, mówiliśmy o tym w jednym z poprzednich filmów: opór dwóch oporników połączonych równolegle jest mniejszy od oporu każdego z nich z osobna. Można to sobie wyobrazić tak, że im więcej miejsca mają ładunki, tym łatwiej będzie im przepłynąć na drugi koniec opornika. Czyli opór zależy odwrotnie proporcjonalnie od pola powierzchni przekroju poprzecznego opornika. Można powiedzieć, że im szerszy opornik, tym opór jest mniejszy. Albo że opór jest wprost proporcjonalnie zależny od odwrotności pola powierzchni przekroju poprzecznego opornika. Im większe pole powierzchni przekroju poprzecznego, tym mniejszy opór i odwrotnie. Im mniejsze pole powierzchni, tym większy opór. Jeżeli teraz złożymy te dwie zależności w jeden wzór, to otrzymamy r. Równe L podzielone przez S. I potrzebny jest jeszcze współczynnik określający własności danego materiału, z którego zrobiony jest opornik. Bo jeżeli dwa oporniki o dokładnie tych samych wymiarach wykonamy z różnych materiałów, to mogą różnić się oporem. Na przykład najczęściej metale lepiej przewodzą prąd od niemetali. Taki współczynnik dla metali będzie miał mniejszą wartość. Ten współczynnik jest stały dla materiałów liniowych, czyli dla materiałów spełniających prawo OMA, nazywa się go oporem właściwym lub rezystywnością i oznacza się małą grecką literą RO. Im większy opór właściwy danego materiału, tym większy opór wykonanego z tego materiału opornika. Mówiąc inaczej, opór opornika jest wprost proporcjonalny do oporu właściwego materiału, z którego opornik jest wykonany. Czyli we wzorze ro pojawi się w liczniku, albo możemy wzór zapisać w taki sposób: R równa się ro razy L przez S. Od razu zastanówmy się, jaka jest jednostka oporu właściwego. Wystarczy, że przekształcimy w tym celu wzór, pomnożymy obydwie strony przez A, i podzielimy przez L. Otrzymamy R równe jest opór razy pole powierzchni podzielone przez długość. Czyli jednostka będzie taka: om razy metr kwadratowy przez metr. Metr się skróci i jednostką oporu właściwego jest om razy metr. Dla przykładu, opór właściwy miedzi wynosi 1,68 razy 10 do potęgi minus ósmej i jednostka om razy metr. Czyli jest to taka mała liczba. Mieć jest dobrym przewodnikiem, czyli jej opór właściwy jest niewielki. A opór właściwy na przykład gumy, czyli dobrego izolatora, wynosi około 10 do potęgi 13 om razy metr. Czyli jest to taka duża liczba. Jak widać, materiały bardzo się różnią własnościami elektrycznymi. Jedne lepiej, Przewodzą prąd, a inne znacznie gorzej. Czyli opór opornika zależy od jego geometrii, od wymiarów i od materiału, z jakiego jest on wykonany. Jeżeli chcemy, żeby opornik miał inny opór, to nie zmieniamy napięcia na jego końcach ani płynącego przez opornik prądu, bo to nic nie da, tylko zmieniamy jego wymiary albo materiał, z którego jest wykonany. W praktyce oznacza to, że musimy w układzie po prostu zastosować inny opornik. Z oporem właściwym danego materiału związana jest bezpośrednio jego przewodność właściwa, czyli inaczej konduktywność. Im materiał łatwiej przewodzi prąd elektryczny, tym ma mniejszy opór właściwy albo tym ma większą przewodność właściwą. Przewodność właściwa oznaczamy ją przez małe sigma. Jest odwrotnością oporu właściwego i odwrotnie opór właściwy jest odwrotnością przewodności właściwej. Można powiedzieć, że im jakiś materiał jest lepszym izolatorem, tym jest gorszym przewodnikiem i odwrotnie. Te dwie wielkości są odwrotnie proporcjonalne. Rozwiążmy jakieś przykładowe zadanie. Oblicz opór przewodu miedzianego o długości 12 metrów i średnicy 1 mm. Opór właściwy miedzi wynosi ro miedzi równe 1,68 razy 10 do minus 8 om razy metr. Ten sam wzór co przed chwilą. Opór równy jest opór właściwy miedzi razy długość przewodu L przez pole powierzchni przekroju poprzecznego S. I w zadaniu mamy dane ro, mamy dane L, ale nie znamy pola powierzchni przekroju poprzecznego tego przewodu. Jeżeli podana jest średnica, to możemy założyć, że przewód ma okrągły przekrój poprzeczny. Wtedy pole powierzchni przekroju poprzecznego to pole koła o promieniu r, czyli pi r kwadrat. Promień r jest połową średnicy, więc pole koła możemy zapisać jako pi razy połowa średnicy do kwadratu, czyli pi razy średnica do kwadratu przez 4. W takim razie opór równy jest ρ razy L podzielone przez pi razy d kwadrat przez 4, czyli ρ razy 4L przez pi d kwadrat. Teraz warto sprawdzić, czy wszystkie dane w zadaniu podane są w odpowiednich jednostkach, najlepiej w jednostkach układu SI. A jeżeli nie, to odpowiednio przeliczyć jednostki na jednostki układu SI. Mamy dane RO, L i D. I jednostka RO oporu właściwego jest zgodna z układem SI, om razy metr. Jednostką długości jest metr, też się zgadza, ale jednostką średnicy jest milimetr. Przeliczmy zatem milimetry na metry. W metrze mieści się dokładnie 1000 mm mm jest jednostką 1000 razy mniejszą od metra, czyli 1 mm to 1 tysięczna metra. Możemy też zapisać tę liczbę w postaci potęgi dziesiątki, 10 do potęgi minus trzeciej metra. We wzorze występuje jeszcze liczba pi, możemy przyjąć, że pi równe jest w przybliżeniu 3,14. I podstawiając do wzoru dane liczbowe, otrzymujemy. 1,68 razy 10 do minus 8 om razy metr, razy 4 razy 12 podzielone przez 3 i 14 setnych, razy 10 do minus 3 metra do kwadratu, i po wykonaniu obliczeń otrzymujemy 26 setnych. Dla sprawdzenia obliczenia możecie wykonać również samodzielnie. Upewnijmy się jeszcze, że jednostka się zgadza. W liczniku mamy metr i metr, a w mianowniku metr do kwadratu, czyli również metr razy metr. Metry się skrócą i zostanie om. I wszystko się zgadza, bo jednostką oporu w układzie SI jest om, setnych oma. Niewielki opór, ale właśnie dlatego mieć jest dobrym przewodnikiem. O ile taki miedziany przewód nie jest elementem jakiegoś bardzo dokładnego eksperymentu, to taki mały opór 12-metrowego przewodu można najczęściej po prostu pominąć.